imieniu klubu Malawi witam serdecznie na tegorocznych targach Zoobotanika. Postanowiliśmy w tym roku przedstawić nasz biotop, komponując 3 zbiorniki. Nasze ryby zostały skupione w 3 zbiornikach, w 3 odrębnych zestawach. W tym zbiorniku o długości 150 cm posiadamy ryby z rodzaju Placidochromis, Cyanochromis, Aulonocara. Są to ryby gatunków nadających się do takiego rozmiaru akwarium i przybliżając je chciałbym powiedzieć na temat każdego gatunku kilka słów. Cyanochromis Frieri Iceberg budzi pewnego rodzaju kontrowersje co do tego, czy istnieje ta odmiana w samym Malawi, czy została sztucznie stworzona przez człowieka. Jest to niewielki drapieżnik występujący praktycznie na całym obszarze jeziora Malawi. Ten konkretnie najprawdopodobniej wywodzi się od odmiany Tumbi West. Natomiast najprawdopodobniej również został dotknięty chowem selektywnym, który wydobył z niego jakby większe kontrasty odnośnie tego właśnie jasnego grzbietu. Jest to typowy rybożerca, znajduje się w całym jeziorze, szczególnie w okolicy skał, gdzie poluje na małą bunę. Samce dorastają do 16 cm, samice są znacznie mniejsze, gdyż osiągają około 12 cm. Te atrakcyjne ubarwienie, które widzimy, jest ubarwieniem godowym, które praktycznie ryba ma przez większą część roku. Minimalny zbiornik to 150 na 50 na 50. Pielęgnacja zbiorniku powinna odbywać się z rybami relatywnie łagodnymi, takimi właśnie jak Aulonocara czy Placidochromis, ze względu na to, że frejta pomimo tego, popularna frejta pomimo tego, że jest rybą relatywnie uważaną za drapieżnika i będąca drapieżnikiem, tak naprawdę jest delikatnym drapieżnikiem. Jest mniej elastyczny pokarmowo niż pozostałe ryby, gdyż jest typowym rybożercą. Zła dieta spowoduje, że urośnie mniejszy i będzie miał gorsze barwy, będzie poprzez to mniej dekoracyjny. Ostatni z gatunków jest Aulonocara. W tym przypadku mamy tutaj Aulonocara Mailandii, dorastająca do 14 cm, ryba zasiedlająca piaszczyste strefy między skałami Rafy Eccles i przylądkiem Macanilla. Ma specyficzny sposób pobierania pokarmu, jak wszystkie ryby z rodzaju Aulonocara. Mianowicie w dolnej części pyska znajdują się sensory ruchu. Ryba pływając nad piaskiem wyczuwa ruch i atakuje. Jest to inny sposób żywienia się niż pokrewne im letrinopsy czy powiedzmy tramitichromisy, gdyż one generalnie po wyczuciu ruchu dopiero atakują, więc ich karma jest mniej elastyczna niż w przypadku letrinopsów, gdyż te również spożywają przy okazji znacznej ilości detrytu, znacznej ilości peryfitonu, a także z glonów i samego piasku. W mieszaniu z mbuna należy tutaj unikać ryb silnych. Można pozwolić sobie na ryby mniejsze, z którymi ta delikatna mbuna sobie poradzi. I w tym momencie tak zwany Malawi mix jest możliwy. Do następnego zbiornika. Przechodzimy do następnego zbiornika. Jest to mniejsze akwarium o specyficznych wymiarach, mianowicie długości 100 cm, 60 cm w głębi i 60 cm wysokości. Akwarium takie jest w miarę dobre dla mniejszych Aulonocara i na pewno dla najmniejszej mbuny. Większe gatunki są z niego jakby wykluczone. Mamy tutaj dwa gatunki roślinożerne. Jedna z ryb, bardzo malutki, Pseudotropeus de Massoni, jest słynna z agresji wewnątrzgatunkowej. Jest to bardzo ciekawe, gdyż ryba tak naprawdę w jeziorze nie wykazuje jakiejkolwiek agresji wewnątrzgatunkowej. Spowodowane jest to na pewno rozmiarami. U nas próbujemy tą małą rybę uciskać w jak najmniejszych zbiornikach, natomiast tam stanowiska często oddalone są od siebie metrami i nie dochodzi do jakichkolwiek interreakcji poza dominującymi samcami. Samce po prostu na szczytach dużych głazów przebywając odganiają inne ryby i wabią samice. Jest to ryba, która dorasta do bardzo małych rozmiarów. Jest to po prostu jeden z najmniejszych gatunków w ogóle z jeziora Malawi. Samce osiągają w jeziorze do 8 cm, w akwarium na pewno mają szansę osiągnąć większe rozmiary, bo
powiedzmy 9 cm, większych nie widziałem, samice są mniejsze. W akwarium osiągają 7 cm, natomiast w przypadku jeziora jest to 6 cm, więc powiedzmy są to karły. Można by go nazwać mały zabójca, bo wiele osób ma doświadczenie z tym gatunkiem bardzo traumatycznym, mianowicie kupując dużą ilość ryb, redukcja po roku doprowadzała na przykład, że pozostał jeden egzemplarz. Powoduje to właśnie samotniczy tryb życia w jeziorze. Ryba nie jest nawykła do tego, ażeby znajdowało się tyle przedstawicieli jednego gatunku obok siebie i próbuje wyeliminować swoich przeciwników. Są dwa sposoby na pielęgnację tego gatunku. Jeden ze sposobów jest na pewno to, ażeby przerybić. Mimo że kontrolowane przerybienie jest generalnie krytykowane i uznawane za złe rozwiązanie, w przypadku tego jednego gatunku raczej nie ma po prostu innego wyjścia. Najlepiej kupić jest ryb 12-15 i czekać, co się wydarzy. Często i gęsto nie ma zejść, nie ma zgonów. Ryby rosną obok siebie, a agresję wewnątrzgatunkową rozbijają na większą ilość egzemplarzy. Drugim sposobem jest na pewno pielęgnacja ryb bardziej zgodnie z tym ich sposobem życia w jeziorze. I naprawdę sytuacja wygląda tak, że dużym, a nawet akwarium powinna przebywać jedna ryba. Jest to wbrew pozorom rozwiązanie bardzo złe, bezpieczne dla ryby na pewno, natomiast dla samego akwarysty nie jest to rozwiązanie dobre. Dlatego można próbować naprawdę w dużych zbiornikach o długości powyżej 2 metrów rozwiązania z dwoma rybami. Dokładnie parę. Minimalny zbiornik to ze względu nie na wielkość, bo ryba jest mała, ale jednak zbiornik o długości co najmniej 120 cm. Tutaj prezentujemy go troszeczkę w krótszym zbiorniku, który ma naprawdę nietypową szerokość i stąd właśnie decyzja o wpuszczeniu tej ryby. Jest to ryba typowo roślinożerna, nie pobiera karmy tak, jak pobierają to typowi peryfitonożercy, którzy poza karmą roślinną pochłaniają również zwierzęta. Tam się znajdujące oczywiście nie oznacza to, że demasoni nie będzie spożywał karm innego typu, nawet bardzo mięsnych, nawet totalnie niepolecanej ochotki. Natomiast kończy się to dla niego prawie na pewno bloaszem. Drugi gatunek to ryba też również bardzo ciekawa, rosnąca w jeziorze w bardzo zbliżonych rozmiarach, mianowicie samiec ma około 8 cm. Tu mamy dość duże ryby, samice osiągają 6 cm. Nazwa pochodzi od tego, że występują w okolicach cypla Membe, natomiast deep oznacza głębokość, gdyż występują na głębszych strefach biotopu, strefy przejściowej. Ryba bardzo atrakcyjna, długo niedostępna na rynku. Związana jest z nią taka specyficzna historia, gdyż bodajże 3 lata temu pojawiły się na rynku Membe Deepy, które tak naprawdę były fałszywymi najprawdopodobniej Membe Deepami. Zostały dość szybko rozsprzedane, pojawiły się na rynku, natomiast prawdopodobnie były to jakby produkt uboczny hodowli Saulozy Cora. Minimalny zbiornik 100x40x40. Są to ryby peryfitonożerne. Najlepszym towarzystwem będą ryby większe, jednakże nie. Ostatni ze zbiorników jest zbiornikiem typowym mbunarium. Również ryb z przewagą karmy roślinnej w diecie. Mamy tutaj 3 gatunki, które jak widać prezentują bardzo piękne kolory. Pierwszym z gatunków, który się tu znajduje, jest Labeotropeus devavas, popularny kulfon. Ryba mająca tyleż zwolenników, iluż przeciwników, występuje w całym jeziorze. Istnieje ogromna ilość wariantów barwnych. W tym przypadku mamy do czynienia z wariantem Tchumbi West, przepraszam, Zimbabwe Rock OB. Kolorystyka samic i samców jest bardzo atrakcyjna. Występuje również forma o innym ubarwieniu, gdzie nie widzimy specyficznych plam. Ryby dorastają do około 17 cm w przypadku samca, do 14 w przypadku samicy. W jeziorze jest to troszeczkę mniej, 13 cm, samica, samiec około 15. Ciekawostką jest to, że samice generalnie i samce można różnić już w fazie narybkowym, gdyż różnią się od siebie ubarwieniem
Jest to ścisły roślinożerca, jego sposób pobierania pokarmu wyspecjalizował tą rybę. Jest to jedna z najbardziej dosłownych specjalizacji. Wystarczy spojrzeć na jego pysk, który spowodował, że nadano mu przydomek Kulfon. Zajmuje się on generalnie zeskrobywaniem glonów z powierzchni skał. Sposób wygląda jak koszenie i w tym momencie ilość karmy mięsnej jest także bardzo ograniczona, dlatego ryba jest traktowana jako ścisły roślinożerca. Jest to mimo wszystko silny pyszczak, jest fajnym pyszczakiem do obsad, w których występują terytorialni, ale mniejsi agresorzy, gdyż ryba nie da się tak łatwo pokonać, jest dość duża i natomiast sama nie jest agresywna. No, bardzo ciekawie i bardzo zabawnie wygląda walka o dominację w samym stadzie tych ryb, gdyż ryby próbują się chwycić pyskami, które mają bardzo dolnie umieszczone. Natomiast tak jak mówię, niektórych ten nos razi, niektórych wręcz przyciąga, są miłośnicy kulfonów. Na pewno ryba godna zainteresowania, minimalny zbiornik to 150 na 50 na 50. Następnym gatunkiem jest Melanochromis interruptus. Spotykany jest wokół wyspy Kizimulu, introdukowany również w innych rejonach, między innymi przy wyspie Likoma czy Tumbi West. Zajmuje biotop skalisty, pozbawiony osadów, gdzie żywi się głównie glonami nitkowatymi. Osiąga w przypadku samicy 8 cm, w przypadku samca 10 cm. Świetne jest to, że ma tak wyraźny dymorfizm, podobnie jak poprzedni gatunek. I dzięki temu możemy sobie posiadać w akwarium jeden gatunek, który wygląda jak tych gatunków by było dwa. Minimalny zbiornik to 100 cm na 40 cm na 40 cm. Towarzyszami tej ryby winny być ryby roślinne, roślinożerne lub peryfitonożerne. Mogą być to ryby zarówno silniejsze, jak i zbliżone temperamentem i siłą, gdyż ten Melanochromis nie wykazuje aż tak silnego terytorializmu. Oczywiście samiec, jak w każdym gatunku, wyznaczy rewir podczas tarła, natomiast nie trzyma się go tak ściśle, jak typowi terytorialni przedstawiciele mbuna, tacy jak chociażby następny gatunek, czyli Hongi, Labidochromis, SP Hongi. W tym przypadku mamy tutaj rybę, która tak naprawdę uchodzi za najagresywniejszego Labidochromisa. Jest to chyba zasłużone. Mimo wszystko jest to ryba podwójnie agresywna, gdyż obok tego, że walczy bardzo mocno o rewir w związku z tarłem, dodatkowo jeszcze walczy o swoje pola żywieniowe, a mianowicie o łąki, które tworzą się wokół jej rewiru i stanowią dla niej naturalne zaplecze pokarmowe. Ryba również nie dorasta duża. Jest w akwarium być może trochę większa, w jeziorze stanowi to 9 cm w przypadku samca, 7 cm w przypadku samicy. Przejawia, tak jak mówię, silny terytorializm. W czasie tarła żyje w biotopie skalistym i strefie przejściowym. Prawidłowa obsada pozwoli nam na złagodzenie terytorializmu tej ryby. Opcje są dwie. W większych zbiornikach można pozwolić sobie na przykładowo dwa gatunki terytorialne, jednakże powinny być to ryby zbliżone temperamentem do siebie. Natomiast w przypadku gdy mamy tylko jednego terytorialista, lepiej by było dobrać ryby o większych gabarytach, choćby wspomniane wcześniej Labeotropeusy. Inne roślinożerne i peryfitonożerne ryby mogą być zarówno, tak jak mówię, od nich silniejsze, jak i nieterytorialne mogą być zarówno silniejsze, jak i słabsze. Ostatni gatunek to Kalainos. Przepraszam, zapomniałem o nim na początku, gdyż mówiłem o trzech gatunkach. Jest to ryba, która do niedawna często była określana jako wariant barwny Metria Klimy, Estherae określana była jako Ice Blue. Wariant ten został wyodrębniony w odrębny gatunek. Zamieszkuje biotop skalisty i strefę przejściową. Minimalny zbiornik to 120-40 na 50. Dobrym towarzystwem są dla niego inne pyszczaki o diecie roślinnej lub mięsnej. Można pokusić się o kompromis pokarmowy ze względu na to, że ryba ta poza tym, że spożywa glony nitkowate i okrzępki, uzupełnia bardzo często, wpływając w toni, dietę planktonem i fitoplanktonem. Wobec tego jest taka możliwość. Agresywny w czasie tarła,
trudno będzie o większą ilość samców, gdyż wykazuje wtedy się dość znaczną agresją. Jest mniejszy od Esterae i tak szczerze mówiąc stanowi pewnego rodzaju uzupełnienie troszeczkę mniejszych zbiorników o rybę podobną kształtem i zachowaniem.